Witam Was tutaj, cześć, czym sąż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Okiem Awiznosza, tutaj prosto z Iławy Głównej, bo Iława Główna to jest taka stacja kolejowa, przez którą właściwie wszyscy przejeżdżamy jadąc nad morze. A ja miałem okazję nawet w tym miejscu się przesiadać z jednego pociągu do drugiego w kierunku Warszawy. Natomiast w dzisiejszym materiale Wam opowiem trochę o Iławie i trochę o samej stacji kolejowej, tej właśnie Iława Główna. Bo w tym miejscu stacja kolejowa jest już od 1872 roku, czyli trochę już czasu minęło. Co ciekawe, w 2021 roku z tej stacji kolejowej średnio w ciągu doby korzystało 2800 osób. W skali roku to daje ponad 1 000 000 pasażerów. Naprawdę całkiem niezłe wyniki. Znajduje się w województwie oczywiście warmińsko-mazurskim. Jest oczywiście w miejscowości Iława. Znajdują się tutaj 3 perony i 6 krawędzi peronowych. A z kolei z tej perspektywy możemy zobaczyć dworzec kolejowy, który został w tym miejscu dany do użytku przy ulicy Dworcowej w 1900 roku. I w środku robi wrażenie. Trzeba przyznać, że naprawdę tak jak on wygląda w środku jest całkiem ładne i on został wraz z całą stacją kolejową przebudowany w latach 2010-2012 w ramach modernizacji, która kosztowała PKP SA 16 milionów, trochę ponad 16 milionów złotych. Co ważne, w 2012 roku, a konkretnie 18 stycznia, zostało to wszystko oddane do użytku. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć plac kolejarzy, który się znajduje bezpośrednio przed całą stacją kolejową. I to jedyna i główna rzecz, którą zobaczymy wychodząc ze stacji kolejowej. I nie będę mówić, że źle to wygląda, bo faktycznie całkiem ładnie się to prezentuje. Mamy tutaj lokomotywę, mamy całkowicie nowy zakres, jeżeli chodzi o wszystkie chodniki. Znajdują się tam również drogi rowerowe, jest również ogólnodostępny parking dla samochodów, jest również dworzec autobusowy z wyświetlaczami, chociaż dla mnie te wyświetlacze trochę dziwne, abstrakcyjne rzeczy pokazują dla osoby z Warszawy, gdzie pokazuje odjazd autobusu za ponad godzinę nawet w niektórych przypadkach. Ale znajdują się tam wyświetlacze. Jest też urząd pocztowy, który się znajduje przy tym samym placu. No i na środku jest fontanna. Ten plac został przebudowany i oddany do użytku w 2020 roku, chociaż prace przy nim trwały około 2 lata, bo zaczęły się w listopadzie 2018 roku. Więc tak to tutaj ładnie się wszystko prezentuje i faktycznie trzeba przyznać, że ten placek jako takie miejsce, gdzie można wysiąść na chwilę podczas przesiadki, całkiem ładnie się realizuje. Tylko brakuje tutaj jednej podstawowej rzeczy, jakiegokolwiek sklepu. Znaczy, na dworcu jest jeden mały sklepik Immedio, jak dobrze pamiętam, natomiast pomijając to w okolicy nie ma właściwie nic i to trochę jednak psuje. Dla mnie, dla osoby, która faktycznie tutaj się pojawiła, tak patrząc z perspektywy tylko właśnie mojej, na chwilę, miałem tutaj 20-30 minut, no to trochę lipa. Przyjeżdżam i nawet nie da się nigdzie kupić przysłowiowego tymbarka, więc no, to taki aspekt tutaj faktycznie ja odczułem dojeżdżając z tego miejsca, ale ma to swoje faktycznie aspekty. Czemu tak to dokładnie wygląda? I za chwilę zresztą to zobaczycie, bo zwróćcie uwagę, jak wygląda zabudowa przy samej stacji kolejowej Iława Główna, a jak to wygląda przy samym jeziorze, bo jednak miasto głównie jest przy jeziorze. I może o samej Iławie Wam teraz trochę więcej opowiem. Same miasto znajduje się nad najdłuższym jeziorem w Polsce. I faktycznie robi wrażenie. Z największą też wyspą śródlądową w Polsce. Wielką Żuławią. Natomiast to ważne, same jezioro nazywa się Jeziorak. Jest całkiem pokaźne i długie i przez nie możemy przepłynąć nawet dalej do Morza Bałtyckiego poprzez specjalne kanały. Takie jedyne w swoim rodzaju, które się znajdują w Polsce. Gdzie statek nie płynie, a właściwie jedzie po torach. Ale o tym w dzisiejszym filmie nie będę mówić. Mogę powiedzieć w ramach ciekawostek, że tam dalej właśnie się znajduje jezioro. Jest też małe jezioro, które jest całkowicie zbudowane dookoła całego miasta i obok małego jeziorka znajduje się przystań kolejowy Iława Miasto. Tutaj jeszcze póki widzicie jest lądowisko, jest to lądowisko dla szpitala w tym miejscu, więc jeżeli byście byli ciekawi, co to za lądowisko na dachu, to oczywiście chodzi o szpital. Szpital to jest, tak już dokładnie mówiąc, powiatowy szpital w Iławie. Natomiast zostając do tej stacji kolejowej, właściwie tego przystanku kolejowego, to znajduje się też właśnie druga stacja, jest to Iława Miasto i ona funkcjonuje już od dłuższego czasu w tym mieście od 1876 roku. Ma dwie krawędzie peronowe i dwa perony. Jest to stacja nie dla pociągów, tak jak tutaj nawet Pendolino, tylko dla pociągów bardziej regionalnych. Sama Iława z kolei jest całkiem pokaźnym miastem, bo została założona, nie oddana do użytku w 1305 roku i wtedy też uzyskała prawa miejskie. Z kolei powierzchnia miasta to jest ponad 21 km kwadratowych, wysokość to od 100 do 150 metrów nad poziomem morza i liczba ludności na 2023 rok to jest ponad 30
32 tysiące mieszkańców. Tutaj te wszystkie informacje, które wam podaję, są z Wikipedii, jakbyście byli ciekawi, bo później mnie się tam pytacie, skąd ja takie rzeczy wymyślam, a jeżeli chodzi o wysokości, to na Wikipedii zazwyczaj te wszystkie informacje ściągam. Natomiast co jest najważniejsze, tutaj tak z najważniejszych elementów, które faktycznie się znajdujemy, to jest to jezioro. I tutaj też się znajduje ta cała część turystyczna miasta. Dlatego też przy samej stacji kolejowej i ława główna nie ma aż tak dużej zabudowy, bo wszystko się znajduje tam nad tym jeziorkiem. Samo miasto ma też bardzo bogatą historię, jeżeli chodzi o to, w którym kraju, gdzie się znajdowało, czy to byli Krzyżacy, czy to były Prusy, czy to była wojna, czy miasto zostało całkowicie zniszczone, czy różnego rodzaju też obozy, które były w tym mieście. Natomiast ten element historyczny nie będę się zagłębiać, bo jest on zbyt długi. Możecie dokładnie to sobie poczytać na Wikipedii. Domyślam się, że tam informacje też są poprawne i możecie zgłębić, jak ciekawą mimo wszystko to miasto ma historię, ale znajdowało się przez bardzo długi czas w Prusach, to jest chyba co ważne, żeby podkreślić, a po wojnie zaczęło całkiem ładnie się to zwijać i jest to jeden z bardziej prężnych i rozwijających się miejsc w tej części Polski. I to faktycznie trzeba przyznać, że widać. Też ważnym elementem jest sama stacja kolejowa, która tutaj się znajduje, bo jest to jedyna stacja w regionie, która ma połączenie Pendolino. W skrócie stąd odjeżdżają pociągi bezpośrednio nawet do Krakowa. Całkiem bogata oferta kolejowa tutaj się znajduje właśnie do pociągów dalekobieżnych, głównie tego, że pociągi stąd jadą dalej do Gdańska i właściwie do całego Trójmiasta. Również tutaj jadą pociągi do Olsztyna i w ten sposób miałem tutaj okazję się pojawić, bo mój pociąg z sobotu jechał do Olsztyna Głównego, miałem tutaj przesiadkę i później jechałem do Warszawy Centralnej. Odpowiadając na pytanie, jakim cudem jechałem z przesiadką, a nie jechałem jakimś połączeniem bezpośrednim i wracałem z wycieczki mojej z Sopotu, więc dlatego też miałem taką okazję tak trochę na okrągło bardziej tutaj pojechać. Ale faktycznie nie żałuję tej okazji tutaj, żeby zwiedzić i chociaż na chwilę się pojawić, bo moje wydarzenie było takie, że wysiadam z pociągu, jestem na ławie głównej i tu nic właściwie się nie znajduje. A to zupełnie inaczej wygląda. Po prostu miasto jest trochę dalej od samej stacji kolejowej i nie wystarczy 30 minut, które miałem na przesiadkę, aby zwiedzić to miasto, choćby jakkolwiek je zobaczyć. Po prostu to wszystko się dużo, dużo dalej znajduje. A komunikacja miejska, patrząc na informacje z wyświetlaczy, które się tutaj znajdowały, raczej zbyt często nie jeździ, więc za szybko bym tam się nie pojawił. No, ewentualnie oczywiście z buta, bądź na rowerze, mógłbym tam się w jakiś sposób mniej lub bardziej dostać na własną rękę. Ale nie będę ukrywać, że i tak całkiem ładnie to się wszystko tutaj w tym miejscu prezentuje. I taki przypadkowy wypad do Iławy, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. I jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do stania Patronami Awiznosza. Przy okazji przypominam wam, że partnerem kanału jest Koleo, dzięki któremu normalnie mam bilety bezpłatne na podróże po całej Polsce. No i już niedługo pojawią się kolejne materiały z Okiem Awiznosza. Bardziej z innej części Polski, bo w końcu Poznań wygrał w ostatniej ankiecie, więc co ja mogę powiedzieć? Kolejne Okiem Awiznosza, może poza jednym odcinkiem, już faktycznie będzie z Poznania. Cześć!